We are brothers now. Okay, thank you. Wjeżdżamy do Londynu. Big Ben jest. Buckingham też, jedna wieża. Trzeba przyznać, że z tej perspektywy ta plaża wygląda naprawdę dobrze. Zobaczcie, tam jest prysznic w morzu. Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę, żeby rura wystawała z wody w morzu centralnie na plaży, przy hotelu. I prysznic można sobie wziąć stojąc w morzu. Przegięcie. Po kilku dniach na Mindanao, które spędziliśmy w dużych miastach i w trasie, w terenach górskich, poczuliśmy tęsknotę za plażą. I tego poranka poszukaliśmy jakiejś fajnej plaży, miejsca, w którym można byłoby się również napić kawy. No i znaleźliśmy to miejsce, widzieliśmy reklamę, stwierdziliśmy, okej, mega dziwne, że tak piękne miejsce jest tak blisko miasta, 20 km w sumie od miasta. Stwierdziliśmy, że tam pojedziemy. Ogólnie na Filipinach jest tak, że praktycznie wszystkie miasta, w których ja byłem, które mają spore znaczenie strategiczne i logistyczne, są położone przy morzu. I czasami jest tak, że w niektórych miastach nie ma jakichś pięknych plaż, ale naprawdę już jadąc kawałek można znaleźć fajne perełki bardzo blisko miasta, dlatego to jest takie fajne, tak? Że można mieć miasto, galerie, wszystkie te fajne rzeczy związane z cywilizacją i metropolią, a 15-20 minut i jesteśmy na pięknej rajskiej plaży. It's a video, it's not a picture. My się spodziewaliśmy jakiegoś super luksusowego resortu, a tutaj jest taki średnio luksusowy resort, ale za to mają fajną plażę, ale powiem wam tak, jak to wyglądało na reklamie, którą zobaczyliśmy, to po prostu przegięcie, naprawdę. Centralnie jak jakaś mega plaża na Malediwach, nie? Teraz jak jesteśmy, plaża jest spoko, ale hotel taki średni, nie? Ja przyleciałem na Filipiny 10 lat temu i wylądowałem na malutkiej rajskiej wyspie Sikihor i byłem tam pierwszym Polakiem, który tam zamieszkał i jednym z niewielu obcokrajowców, którzy tam mieszkali po prostu. Zmieniło się to bardzo szybko, po kilku latach. Z roku na rok widziałem coraz więcej obcokrajowców przyjeżdżających, no i coraz więcej Polaków w związku z tym, że mój kanał na YouTube popularyzował to miejsce i ludzie się zakochiwali w tej wyspie i przyjeżdżali później dziesiątkami, a nawet setkami. Ta wyspa stała się po prostu polską wyspą. I idąc na imprezę, okazywało się, że na przykład jest 30 Polaków na imprezie, na której kilka lat wcześniej nie było ani jednego Polaka. I ani jednego obcokrajowca, prawie. Więc tak szybko się wszystko pozmieniało. I to uczucie, które było właśnie wtedy, które ja miałem, gdzie to było takie poczucie wyjątkowości, możliwe, że to troszeczkę gra ego, ale że właśnie jest się jedynym lub jednym z niewielu obcokrajowców w danym miejscu, to było naprawdę fajne uczucie, ciekawe, takie troszeczkę przygodowe, tak? Jakbym Indiana Jones ogólnie się włączał w głowie. Tak czy siak, do czego dążę? Do meritum, dopływamy do brzegu, spokojnie. Tylko spokój nas uratuje. Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś chce to uczucie w sobie mieć i to doświadczenie, no to już tak nie jest łatwo na Filipinach, bo są coraz bardziej popularnym krajem, popularną destynacją wśród turystów. 10 lat temu było zupełnie inaczej. Ciekaw jestem, co było 20 lat temu, ale już nieważne, nie zagłębiajmy się tak bardzo. Jeżeli ktoś chce to uczucie w sobie mieć, to naprawdę polecam wyspę Mindanao,
bo tam człowiek, obcokrajowiec, człowiek biały jest praktycznie wszędzie jedynym białym. I ludzie reagują naprawdę super entuzjastycznie na obcokrajowców. Praktycznie na całych Filipinach, ale wiadomo, że w miejscach, w których jest turystyka rozwinięta i tych obcokrajowców jest więcej, to staje się normą i codziennością i ten entuzjazm już troszeczkę przygasa. To jest naturalny stan rzeczy. Natomiast w miejscach, gdzie obcokrajowców praktycznie w ogóle nie ma, to za każdym razem, jak widzą właśnie człowieka białego, to jest wow, wow, i chcą sobie robić zdjęcia, tak jak tutaj widzicie z panem kamerzystą, dziewczyny po prostu przechodził sobie przez plażę i dziewczyny zapytały się go, czy mogą sobie zrobić z nim zdjęcie. I taka sytuacja zdarzała mi się wiele razy jeszcze przed tym, jak wylądowałem Zajko w filipińskiej telewizji, zanim zostaliśmy sławni tutaj na Filipinach, powiedzmy, sławni. Chcąc nie chcąc, bardzo dużo ludzi nas rozpoznaje i tak samo na Mindanao i praktycznie wszędzie, prawie codziennie zdarzają mi się sytuacje, że ludzie do mnie podchodzą, a to ty jesteś ten i tamten i tak dalej, i tak dalej. Tak czy siak, Mindanao pod względem poczucia się takiego dzikiego Indiana Jones, że ja to jestem kozakiem, ja odkrywam nowe tereny tutaj, ja wydeptuję nowe ścieżki i szlaki, to Mindanao takie poczucie wam definitywnie da. Dodaje uroku jeszcze wszechobecne wojsko i policja z karabinami, ochroniarze, checkpointy i tak dalej. Naprawdę ma się wrażenie, jakby było gdzieś jakieś tam poczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa, przygody i adrenaliny, tak jak właśnie w filmach Indiana Jones. Aczkolwiek jest też takie uczucie spokoju, że no jest tutaj na tyle dużo policji i wojska, że raczej chyba nie powinniśmy się o nic martwić. Gościu czyści klimatyzację. Drugi mopem ściera podłogę. A my jesteśmy bez butów w sklepie. W takim resorcie, a zobaczcie. Trzy w jednym tutaj operuje. No i zobaczcie, trzy w jednym się kupuje. Dziewczyna wsypuje do kubana. Ja zakupiłem sobie dwie, żeby było trochę bardziej na bogato. No bo nie ma cappuccino, nie możemy znaleźć, więc jest tak. Też jest dobrze. Thank you. Nie wiem, czy widzicie, ale ochroniarz tutaj ma długą giwerę, nie? Zobaczcie, jaką ma giwerę po prostu. Mega wielką giwerę, jakby walczył z predatorem. Uśmiechnął się, także nie będzie strzelał, podejrzewam. Potem pojechaliśmy do znajomej pana kamerzysty, której siostra się powiesiła. Pojechaliśmy na stypę. Szukamy koleżanki pana kamerzysty. Już jedziemy kilometr taką drogą, że wcześniej to się wydawało, że nie da się przejechać. Teraz to i tak jest dobrze. No ale tak czy siak, jest koniec świata. Co ciekawe, na Filipinach jest tak, że celebruje się śmierć przez 7 dni. Stypa trwa 7 dni i w tym czasie przychodzi rodzina, przychodzą goście, przyjaciele i znajomi i praktycznie przez 7 dni cały czas tam ktoś jest. I to jest takie fajne, bo te pierwsze 7 dni po straceniu, powiedzmy, najbliższej osoby lub bardzo bliskiej osoby, są najtrudniejsze. Wtedy właśnie bardzo pomaga, jak są ludzie naokoło. I to jest tutaj piękne, że te 7 dni to jest taka celebracja. Wtedy można uprawiać hazard, bo ogólnie hazard jest nielegalny na Filipinach. Są kasyna i tak dalej, to funkcjonuje w jakichś tam miejscach, ale tak ogólnie sami sobie nie można grać na hajs, w karty czy cokolwiek innego. Ale jeżeli jest pogrzeb, to jest to wtedy dozwolone i po prostu 20-30, w zależności od rodziny, wielkości osób, siedzi, rozmawia, pije, je, gra w gry. I dzięki temu ta osoba, która przechodzi proces pogodzenia się z sytuacją odejścia bliskiej osoby, ma łatwiej. Przed chwilą on robił film. Mi było trochę głupio zrobić film. Teraz będziemy się przekrzykiwać. Przed chwilą on robił film,
Ja się wstydziłem, no bo jesteśmy tak naprawdę na stypie. Siostra tej dziewczyny się powiesiła po tylko 2 tygodniach depresji. Damian. Nie. Trzymam je za rękę, pan. We are brothers now. Okay. Okay. Thank you. Picture. Bueno, tak za chwileczkę musimy przerwać, bo chcę wam powiedzieć o Surfshark VPN, super aplikacji, która może naprawdę ułatwić nam życie w internecie. W takim sensie, że na przykład jeżeli jesteśmy w jakimś kraju, w którym ten kraj ma restrykcje co do używania niektórych aplikacji lub stron internetowych. Są aplikacje do przesyłania pieniędzy, z których można korzystać praktycznie wszędzie, ale jest kilka krajów, na przykład na świecie, że nie można. No i jak jesteśmy w tym kraju, chcemy wysłać pieniądze gdziekolwiek, do Polski, gdziekolwiek, nie da się, tak? No to wtedy Surfshark VPN, zmieniamy IP na IP kraju, z którego się da, na przykład Ameryka, Polska, cokolwiek, jest to bardzo proste. No i mamy wtedy akces, możemy wysłać pieniądze. To samo się dzieje na przykład, jeżeli chcemy oglądać filmy, które są wyświetlane tylko w danym kraju, nie w naszym. Zmieniamy sobie IP na IP tego kraju, w którym te filmy lub seriale są wyświetlane. I proszę bardzo, tak jakbyśmy tam byli, możemy to oglądać. Poza tym, jeżeli chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa w sieci i być anonimowymi, i żeby nasze dane były szyfrowane i żeby hakerzy nie mogli ich ukraść. Ogólnie jest tak, że korporacje i wielkie firmy przechwytują nasze dane i to, co robimy w sieci non-stop. I to hipotetycznie powinno być bezpieczne i to jest legalne i tak dalej, ale może się zdarzyć, że hakerzy wkradną się do bazy właśnie jakiejś firmy i stamtąd te dane ukradną. No i wtedy mogą zrobić z nimi praktycznie wszystko, co chcą. Więc Surfshark VPN powoduje, że staje się to niemożliwe, że wszystko jest zakodowane i jesteśmy bezpieczni. Nasze karty kredytowe, płatnicze, debetowe są bezpieczne. Teraz jest bardzo dużo technologii właśnie, gdzie złodzieje używają nowych urządzeń, gadżetów do kradnięcia danych z kart i później wypłacania pieniędzy. Takie szajki praktycznie na całym świecie istnieją i co jakiś czas są wyłapywane. Jak ja byłem na Bali, to właśnie chyba 7 lub 8 Rumunów czy Bułgarów, nie pamiętam dokładnie, ale wschodnia Europa, wyłapali kradnących dane z kart. No i ogólnie jest jeszcze coś takiego, że niektóre kraje mają restrykcje co do YouTube'a, tak? Że na przykład nie można zrobić live streama z Ekwadoru lub z innego kraju. No i ktoś na przykład podróżuje i chce zrobić live streama, nie ma jak, pum, Surfshark VPN, zmiana IP na inny kraj, pum, lecimy z live streamem z Ekwadoru czy innego kraju, w którym są restrykcje, bez problemu. Link do aplikacji macie poniżej, pod filmem. Jeżeli wpiszecie ucieczka do raju podczas rejestracji, będziecie mieli 3 miesiące za darmo, więc naprawdę super oferta. Wracamy do filmu. Puu. Jest afera, słuchajcie. Oni nagrywają mnie, ja nagrywam ich. Ogólnie jest wesoło na stypie. Może trochę rozbawiliśmy atmosferę dzięki temu. It's okay, I recorder. I just want to show that tutaj jest ta trumna tej siostry. Nie będziemy tam szli, no bo trzeba okazać szacunek, ale... Na tej stypie, pomimo tego, że tragiczne wydarzenie, tam było fajnie. Powiem wam, że to była pierwsza stypa, na której byłem w życiu i było wesoło. Oczywiście było w tle to całe wydarzenie i był respekt i szacunek i nie było jakiegoś takiego szaleństwa, ale były też takie momenty, że czuło się, że okej, nie ma nic złego w tym, żebyśmy sobie pożartowali, pośmiali się i pocieszyli się chwilą, która istnieje tutaj, tą interakcją, którą ze sobą mamy. Tam zaczęli mnie nagrywać, bo mnie rozpoznali, o, to ten gościu z telewizji, to oni, to on poślubił tą badział dziewczynę. Live tam w ogóle ktoś zrobił i było naprawdę fajnie i sympatycznie.
Porozmawialiśmy z siostrą tej dziewczyny. No i pojechaliśmy dalej. Thank you guys for everything. It was nice to meet you. Bye bye. Salama. Ciao, ciao, ciao. You too. See you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Have a safe trip. Bye bye. Jedziemy. Pokazał nam, że mamy jechać. Słuchamy się. Jesteśmy grzeczni. Podjechaliśmy praktycznie pod same kokosy. Jesteśmy spragnieni, więc trzeba ugasić pragnienie. Chłopaki są lekko zdezorientowani, nie wiedzą o co chodzi. Zamówiłem dwa kokonaty. Two coconuts. Two drinks. Like that, drink? Fresh. Yeah, yeah, yeah. 50 pieces. Okay. Okay. 50 pieces. Yeah, okay. W ogóle to jest ciekawe, tak tutaj często jak kupujemy kokosy, to mówią nam 50 za kokosa, tak jakby nas ostrzegali, że ej, ale to nie jest tak tanio. Ale ogólnie za 30 da się kupić, ale są miejsca właśnie gdzieś są za 50 i tam gdzie są za 50 to ostrzegają. Ale za 50. Okej, 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 za 50. Okej, okej, no to dobra, to pijemy. Koko jest spoko. Tutaj na Mindanao nie mają rurek przeważnie i wycinają trójkącika i się z tego trójkącika pije, ale spoko, nie wylewa się. Wody do chłodnicy trzeba nalać, bo silniki w tropikach szybko się przegrzewają. Trzeba kilka razy dziennie chłodnicę zalewać. Zobaczcie, ten gościu trzyma to rękami na górze, co jest. To jest dosyć spore, nie wiem, czy to widać. Nie widać za bardzo, to jakieś takie... No nie wiem, co to jest w ogóle, nie, ale nieważne. On to trzyma rękami, nie? To nie jest przywiązany nigdzie. Ja, no, because I see on the website, yeah. Okej, okay, okej. Okay. Thank you. Ty, gdzie fura jest? Przecież tu postawiłeś. Wieczorem wychodzimy z hotelu i szukam samochodu. I tutaj pierwszy raz w życiu ktoś mi zrobił pranka. Pan kamerzysta po prostu... No, zrobił mi takiego pranka, że przez chwilę byłem tak To o co chodzi? Trzeba się jej zapytać. Do you know where is the car? White Ford Everest, yeah. Restaurant? Car, we left the car. I don't know. There? Yes. Jedyny błąd, jaki popełnił pan kamerzysta, to za szybko przestał nagrywać. Bo nagrywał moment cały, kiedy szukaliśmy tego auta i ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ale w momencie, w którym znaleźliśmy, wyłączył nagrywanie, a wtedy była moja największa reakcja na temat tego, że ja pierdolę, człowieku, co ty odpierdolę. Po prostu ja naprawdę przez chwilę czułem taki strach i tak się załamałem. Nie, auto mi ukradli, co ja teraz zrobię i w ogóle. No ale to był tylko prank. Pani chyba bardzo lubi psy, bo cztery ją otaczają. Szukamy jedzenia. O tej godzinie większość to barbecue. Patrzcie na to, nie widziałem nigdy, żeby mieli suszoną rybę, dry fish, w jakiejś karenderii. A tutaj mają potrawę suszonej ryby. Ludzie z plemienia Badział bardzo by się cieszyli, bo uwielbiają suszoną rybę. Wszyscy zapewne wiecie, że obcokrajowcy nie są wielkimi fanami jedzenia na Filipinach. Jest tutaj dużo dobrego jedzenia w dobrych restauracjach, ale w karenderiach, czyli jedzenie uliczne, nie jest tak łatwo znaleźć coś dobrego. Trzeba znać miejsca i potrawy. Natomiast jak się jest w nowym mieście, w nowym miejscu, na każdej wyspie jedzenie jest troszeczkę inne. I mieliśmy często problemy ze znalezieniem czegoś dobrego. Kolejna garcownia i po
minie, widzę, że musimy szukać dalej. No i tak samo tutaj tego wieczora szukaliśmy. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, moja babcia mówiła, szukajcie, a znajdziecie. No i znaleźliśmy, tak. Znaleźliśmy w miarę dobre jedzenie, ponagrywaliśmy. Jedziemy przez ulicę, ciekawą dzielnicę. Po bokach są stoliki, ludzie siedzą, jedzą, piją. A my tędy przejeżdżamy i po prostu szukamy jakiegoś jedzenia. Ludzie na nas bardzo reagują tak z entuzjazmem. Ciekawie jest. Tylko nie jest łatwo znaleźć tutaj dobre jedzenie. Choć dziś jedliśmy w sumie dobre jedzenie. No i szałarmę też dobrą robią w takim jednym miejscu. Ale w innym mieście. Często miasta zmieniamy i później jest ciężko znaleźć szałarmę z innego miasta. No ale widzicie, jak sobie siedzą na podwórkach fajnie? But you know it's a video. It's a video. Welcome in the vlog. One minute. Teraz widzę tak obsługiwanego kokosa, że wycina najpierw taki rowek, żeby łatwiej było do kubka nabrać. Teraz na chwilę wrócimy do Davao, bo chciałem wam pokazać troszeczkę ujęć z Davao, bo naprawdę to miasto jest bardzo fajne. Jeżeli ktoś lubi miasta i chce żyć w fajnym mieście na Filipinach, to Davao bardzo polecam. Wstaliśmy ze wschodem słońca i pojechaliśmy kręcić ujęcia do teledysku, ale w związku z tym, że nie znaliśmy miasta i robiliśmy wszystko na pałę, na spontanie, no to spędziliśmy praktycznie godzinę czasu jeżdżąc, zatrzymując się i nagrywając, ale nie znaleźliśmy ani jednego miejsca, w którym moglibyśmy ponagrywać ujęcia do teledysku. Natomiast nakręciliśmy dość sporo ujęć z miasta przy wschodzie słońca, które możecie tutaj sobie zobaczyć. Jest znak islamu, jest swastyka, jest krzyż, są jeszcze jakieś inne symbole, ryba, czyli to też katolicki jakby, tamto nie wiem co to jest. No ciekawe. Nie ma swastyki, jest też jakiś krzyż. A nie. A okej, wygląda trochę jak swastyka. No pod tym kątem wygląda. Pan przejeżdżał, a tutaj jest nasz hotel, szliśmy do hotelu z takim fajnym wózkiem z kokosami. Zatrzymałem pana, że chętnie kokosa się napije, no i się napije. Za 50 peso tutaj jest troszeczkę drożej, na Bohol są za 35, ale to jest duże miasto, więc nie ma palm, wszędzie z kokosami je sprowadzają. Więc za 50 peso, czyli to jest 4 zł, świeży kokos od pana na wózku jest idealnie, tak? Zapłacę temu panu też, żeby mógł jechać i dalej robić biznes, a nie będzie słuchał jakiegoś pieprzenia, jakiegoś białaza. Tylko pociągnę. Okej. Okay. A macz? O, 40 się okazuje, czyli jest trochę taniej. No i w sumie tyle, no, do kolejnego odcinka.